Cześć, paweł z tej strony. Czasem jak robię film, to zakładam rzeczy, które są dla mnie oczywiste, a dla niektórych mogą być takie, ale jak to? I dzisiaj porozmawiam sobie o czymś bardzo prostym, czyli o spodenkach do triatlonu i o tym, jak się w nich biega. Tutaj mam zwykłe spodenki na rower. To, czy one mają szelki, czy nie, to nie ma większego znaczenia. Ale możecie sobie zobaczyć. Kładkę w takich spodenkach. Jest dosyć duża, dosyć gruba, dosyć elastyczna, zapewnia konkretny komfort. Możemy widzieć, jak dużo jest jej na, na tyłku. I w takich, w takich spodenkach rzeczywiście jeździ się po kilka dobrych godzin i to nie przeszkadza. Tutaj macie rozmiar. Macie czy nie macie rozmiar tego wszycia w takich spodenkach i nie polecam biegania w spodenkach na rower, bo jest to niewygodne. Dla odmiany tutaj mamy spodenki triatlonowe. Hmm. To akurat szelek nie mają. Na triatlon możemy mieć albo jedno, albo dwuczęściowe ubranie, to nie ma większego znaczenia, ale jak sobie zobaczymy wkładkę w tych spodenkach to jest ona dużo mniejsza dużo mniej zapewnia jest płaska i dużo lepiej się składa czyli a, podczas biegania absolutnie nie przeszkadza więc to jest ta różnica minus jest taki, że nie da się w tych spodenkach za długo jeździć za często, bo jednak dupa zaczyna boleć Ech, więc ubranie pod triatlon jeżeli robicie sobie jedne zawody w życiu raz chcecie zobaczyć jak to jest i w ogóle to się nie przejmujcie ubierzcie sobie spodenki rowerowe w strefie zmian zmieńcie je na shorty podręcznikiem, bo nie wolno pokazywać świecić dupą itd itd ewentualnie można założyć sobie jakieś sportowe gacie typu Skins albo Nike chyba robi coś takiego tak, y, też, czyli pod spodenki, na to spodenki, potem spodenki się można przebrać z jednych na drugie. E, jeżeli mm, planujecie zrobić więcej niż jeden triathlon w swoim życiu, to warto kupić ubranie jednak triathlonowe. Y, Tyr według mnie i Skins robię, to są dwie firmy, które robią bardzo fajne ubranka, y, zarówno jedno jak i dwuczęściowe. Y, jeżeli myślicie o triatlonie tylko na krótkich dystansach, czyli to będzie 2 godziny, 3 godziny mniej więcej w tych okolicach, to można kupić jednoczęściowy strój, czyli to jest spodęki i koszulka e, razem. E, na poprzednim filmie miałem coś takiego na sobie. E, jeżeli robicie połówkę albo coś dłuższego, to jednak warto mieć dwuczęściowy strój, z tego względu, że jak w jednoczęściowym stroju pójdziecie do toalety? Z tym pytaniem e, was zostawię. Nie polecam biegania w spodenkach mm, rowerowych, jest to niewygodne, ta pielucha jednak przeszkadza e, między nogami. W spodenkach triatonowych. w ogóle tego nie czuć i jest wygodnie. E, nic nie lata, żadne shorty nie latają tak samo. Mm, spodenki do biegania, wolę biegać w spodenkach e, triatonowych niż w zwykłych spodenkach do biegania z tego względu, że e, nic sobie nie fruwa przy nogach. Wygodnie. I tak dalej. Dobra, to jest ta różnica między jednym a drugim, tak na krótko hej jeżeli spodobał Ci się ten film, daj kciuk w górę jeżeli Ci nie spodobał, napisz w komentarzu dlaczego daj kciuk w dół, nie obraczę się naprawdę jeżeli nie zasubskrybowałeś jeszcze tego kanału a podoba Ci się to co robię tutaj jest guzik do subskrypcji do zobaczenia w następnym filmie, dzięki, hej